W tej części pokażemy, w jaki sposób tworzyć etykiety. Możemy ich użyć do oznaczenia poszczególnych elementów w rozdzielnicy, jak np. H1, F1, F2 czy F3. Przed utworzeniem etykiet schematora sobudowa muszą być ukończone. Aby to sprawdzić, wybieramy schemat. Oznaczenia muszą być prawidłowo opisane w tabeli schematu bądź na schemacie. Etykiety zostaną wygenerowane z oznaczeń poszczególnych urządzeń oraz lokalizacji obwodów. Wróćmy do tabeli schematu. Jeśli niektóre produkty nie mają przypisanego do siebie żadnego urządzenia, jak np. F1, możemy je dodać w zakładce właściwości. Dodamy opis oprawy oświetleniowe w oknie program oraz parter w oknie lokalizacja. Opis ten będzie widoczny, gdy etykiety zostaną utworzone. Wybieramy zakładkę Etykieta. Hagerkat pobrał informacje z zakładek schematora Sobudowa. Oznaczenia funkcjonalne i oznaczenia obwodu zostały automatycznie wygenerowane. Etykiety możemy modyfikować, jeśli na nie klikniemy. Możemy dodać opis, np. lampka. Ta informacja zostanie automatycznie dodana również na schemacie. Jeśli nie chcemy, aby te informacje były widoczne na schemacie, klikamy tutaj nie. Wybieramy jedną z etykiet. W oknie właściwości wybieramy model etykiety. W tym oknie możemy modyfikować ustawienia dotyczące etykiet. Na szablonie etykiety do listwy opisowej numer etykiety bądź piktogram może być dodany lub usunięty. Orientacja tekstu może być również zmieniona. Te same zmiany możemy wprowadzić na szablonie etykiety do opisu paska. Następnie klikamy OK. Wprowadzone zmiany zostały wyświetlone. Jeśli wszystkie etykiety są gotowe, możemy je wydrukować. Aby to zrobić w oknie etykieta, wybieramy pole drukuj. Wybieramy, dla jakich lokalizacji mają zostać wydrukowane etykiety, czy dla całego projektu, czy dla wybranej rozdzielnicy. Wybieramy które typy etykiet powinny zostać wydrukowane. W tym przykładzie wybieramy pole wyboru oznaczenie etykiety i klikamy Następny. Teraz wybieramy wielkość papieru oraz inne opcje drukowania, takie jak na przykład drukuj na znaczniku cięcia czy drukuj krawędzie etykiet. Następnie wybieramy drukuj, aby wygenerować plik PDF. Klikamy na ikonę drukowania. Ważne jest, aby wybrać opcję faktyczny rozmiar, aby zachować aktualny i rzeczywisty rozmiar etykiet. Możemy również w oknie Etykieta wybrać opcję Eksportuj, gdzie wybieramy, jakiego rodzaju etykiet potrzebujemy. Następnie klikamy Eksportuj. Plik zostanie wygenerowany. Możemy go użyć przy późniejszym drukowaniu etykiet.